Mano, widzowie, witam was. Kolejny odcinek z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon Serca Kamienia. Dzisiaj skupiamy się na wątku głównym. Miłe, złego początki. O północy mamy się spotkać z panem Lusterką na rozstajach, na rozstajnych drogach nieopodal wieżby. Opodal właściwie wieżby. No i tam się zamierzam udać. Czy jest północ? Nie mam zielonego pojęcia, ale wygląda na to, że jest. Popieprzona jest ta gra. Wiedziałem, że przyjdziesz. Jesteś jasnowidzem? Nie o to chodzi, kim jestem. Pomogłem ci w ucieczce. Wcześniej dzięki mnie znalazłeś Yennefer, więc czujesz, że musisz mi się odwdzięczyć. Pamiątka, którą mi zostawiłeś, skutecznie mi to przypomina. Takie jest jej zadanie. A swoją drogą to zabawne, że nawet największe łotry mają wewnętrzną potrzebę, żeby spłacić dług wdzięczności. Ludzie, elfy, krasnoludy, wszystkie rasy. Będziesz mi to musiał kiedyś wytłumaczyć. A skoro już tu jesteś, powiedz, jak ci poszło z ofirczykami? Nie, ty mi pomogłeś tylko Storm? Liczyłem na bardziej konwencjonalną pomoc? Jeśli chciałeś mi pomóc, mogłeś to zrobić w bardziej konwencjonalny sposób. Na przykład dać mi klucz do celi. To by było za proste. Nie lubię prostych rozwiązań. A ty lubisz? Nie przyszliśmy tu chyba rozmawiać o moich gustach. Zgadza się. Chcę ci opowiedzieć o kimś, kto interesuje nas obu. O człowieku gorszym niż inni. Podłym, bezwzględnym i z kamiennym sercem. Tyle żartów mi się w głowie pojawiło. Który nie chce płacić swoich długów. I czemu sądzisz, że mnie to zainteresuje? Bo tobie też zalazł za skórę. Nazywa się Olgierd von Everetz. Skąd wiesz, że go znam i że czymś mi się naraził? Geralt, daj spokój. Wiedziałem, że pojmą cię ofierczycy, a myślisz, że nie wiem przez kogo? To Olgierd von Everetz świadomie i z premedytacją doprowadził do tego, że zabiłeś człowieka, którego być może dałoby się odczarować. Gdyby nie ja, zostałbyś za to stracony. A wiesz, czemu to zrobił? Bo jest zwyrodnialcem, potworem w ludzkiej skórze, który karmi się krzywdą i cierpieniem innych. W takim razie zastanawiam się, co takiego zrobił tobie? Zawarłem z nim umowę. Wykorzystałem moje liczne talenty i znajomości, żeby dać mu to, czego zapragnął. A teraz, kiedy przyszedł czas zapłaty, on miga się od uregulowania należności. Chcesz, żebym odebrał twój dług? Nie jestem zbirem do wynajęcia. Nie szukam zbira. Szukam kogoś inteligentnego i sprytnego, kogoś, kto nie boi się wyzwań. Kogoś takiego jak ty. Bierzesz mnie pod włos. Oczywiście. W końcu jestem wędrownym handlarzem i mogę ci zaoferować wiele ciekawych rzeczy. Na przykład? Może to być dostatek dla ciała i duszy. Dzięki mnie nie braknie ci jadła ani picia. Jesteś Wiedźminem, więc mogę ci zaoferować najlepszą broń, jaka ci się zamarzy. Twoje ciało będzie sprawne jak nigdy dotąd. Błyskawica nie nadąży za twoją myślą. Twoja jurność oczaruje każdą kobietę. Ale przede wszystkim oferuję ci prawdziwą przygodę. Dzięki mnie przeżyjesz coś, co mogą przeżyć tylko wybrańcy. Szczodry jesteś. I to wszystko za pomoc w jednej małej sprawie? Niczego więcej ode mnie nie chcesz? Niczego. Tylko uczciwości. Nie chcę się w to mieszać? Co zrobiłeś dla Olgierda? Co takiego zrobiłeś dla Olgierda? Jego też wyciągnąłeś z jakiejś kabały? W pewnym sensie. Pamiętam ten dzień. Na dworze siąpił deszcz. Było przenikliwie zimno. Olgierd zjawił się zaraz po brzasku, chudy jak szkapa, w połatanej koszulinie.
Wszystko, co miał, to szabla u pasa. Aż żal było patrzeć. Poprosił mnie o pomoc, a ja mu jej udzieliłem. Uczyniłem go człowiekiem bogatym i zapewniłem mu powodzenie. Dzięki mnie stał się tym, kim jest teraz. A wtedy odwrócił się ode mnie. Zbywa mnie, kiedy proszę o zwrot długu. Raz nawet kazał poszczuć mnie psami. Chcąc nie chcąc, muszę więc powołać się na zapisy umowy. I tu pojawiasz się ty. Ile wynosi dług? Ile Olgierd jest ci winien? Dżentelmeni nie rozmawiają o takich rzeczach. Jeśli mam się w to wmieszać, muszę znać szczegóły. Ile? Milion? 2 miliony koron? Nie jestem lichwiarzem. Nie pożyczam pieniędzy na procent. Olgierd jest mi winien coś znacznie bardziej osobistego niż kilka brzęczących monet. Przykro mi, ale więcej nie mogę powiedzieć. Muszę uszanować jego prywatność. To są wasze sprawy. Nie zamierzam się w to mieszać. Zanim cokolwiek zdecydujesz, wysłuchaj mnie do końca. Przekonasz się, że Olgierd to podły człowiek. Jak to mówią na zachodzie, kawał skurwysyna. To jest, ale gra dobrze z nami. Bardzo nas dobrze rozgrywa. Mówisz, że jesteś człowiekiem wielu talentów. Czemu sam tego nie załatwisz? Jakbym pierwszy raz grał w gierkę, to... Kontrakt stanowi, że nim przyjdę po swoją należność, muszę spełnić 3 ostatnie prośby von Evereca. Problem w tym, że nie mogę być ich bezpośrednim wykonawcą, a jedynie... jak to nazwać? Organem doradczym. Czyli potrzebujesz jelenia? Potrzebuję sojusznika. I coś mi mówi, że lepszego niż ty nie znajdę. Czego ode mnie oczekujesz? Na początek, że razem ze mną odwiedzisz von Evereca. A potem cóż, będziemy improwizować. Wierzę jednak, że wszystko dobrze się skończy, a potem spotkamy się we trzech i podziękujemy sobie za wspólne przeżycie. Zapamiętajcie to, jeżeli gracie tutaj pierwszy raz, oglądacie. Ponoć Olgierd ma jakieś 3 prośby. Zgadza się. Może prosić o 3 rzeczy. Ale o tym, co to będzie, przekonamy się dopiero na miejscu. Nie podoba mi się to. Wszystko wydaje mi się jakieś mętne. Twoja pomoc, kontrakt z Olgierdem, 3 prośby. Zastanów się. Nie masz żadnego racjonalnego powodu, żeby mi nie ufać. Generalnie nie mam. Tak się złożyło, że byłem w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie, więc ci pomogłem. A ponieważ ten sam człowiek zalazł nam za skórę, doszedłem do wniosku, że możemy działać razem. To prawda, w sumie nas zabił prawie. Nie wiem. Chodź ze mną do Olgierda. Na własne oczy przekonasz się, że to podły i niegodziwy człowiek, to który traktuje chyba ludzkie życie jak igrę. A, ja wiem, kim tak był teraz ten rop. Tak potraktował twoje, kiedy napuścił cię na królewicza ropuchę. Teraz już wiem, kim był ten królewicz ropuch. Nie pomogę ci? No dobra. Mogę pojechać z tobą do Olgierda, ale a tak bym się nie zgodził. Tylko o to proszę. W takim razie zdejmij ze mnie to znamie. Oczywiście. Jak tylko uporasz się z zadaniem. Idź, nie pożałujesz. Spotkajmy się na miejscu, mam jeszcze coś do załatwienia po drodze. Jakiś dług do odebrania? Być może. Miłego złego początki, miłe złego początki, zawsze czytam miłego złego początki, miłe złego początki, idź do Olgierda, no tak właśnie planuję zrobić. Nie wiem, ciężko mi cokolwiek tutaj mówić w tej sytuacji. Jednocześnie też bym nie chciał spoilerować tutaj wiedzy, którą posiadam. Nie chcę rozdawać wiedzy, którą posiadam. Ta wiedza może być wiedzą, którą zaspoileruję komuś. Po prostu udajemy się do Olgierda. Już tutaj w poprzednim odcinku przypadkiem się udałem, więc widzieliśmy, że tutaj płonie cały ten przybytek. Coś tu się wydarzyło. Ej, Wiedźminie, dołączysz do naszej kompanii?
wydarzyło nieciekawego. Velen bieda, tak, potwierdzam. Pod głośnieniem trochę gierkę, mam nadzieję, że teraz będzie delikatnie lepiej. Zobaczymy to później na odcinku, ja sobie sprawdzę jeszcze. Tak eksperymentuję z tymi dźwiękami, bo coś tutaj się popsuło, jak musiałem powczytywać poprzednie zapisy. O, kogo ja widzę? Wiedźmin, co połknął kij od szczotki, co słychać? Co ci to na gębie wyrosło? Jakiegoś ofirskiego syfa złapałeś? Tak jakby. Wiecie, że dworek wam się pali? To? A, tak. Wiesz, jak to jest. Uczta trwała, były tańce, hulanki, swawole. I trochę nas poniosło. Właśnie widzę. Gdzie Olgierd? A bo ja wiem. Gdzieś się tu pewnie kręci. Nie, błagam, nie! Zawrzyj gębę. Ten ziomuś, co klepnął tą laskę. Wypuśćcie mnie! Zostawcie! Stół pysk! Jadłem z wami! Biłem i wojowałem! A wy mnie teraz zabić chcecie? Mnie? Jednym z was jestem! Może i byłeś, ale już nie jesteś. Czym wam zawinił? A co cię to obchodzi? Nie twoja rzecz! Ja bym chciał jednak wiedzieć. Powiem ci, co teraz się stanie. Zapytam grzecznie jeszcze raz, a wtedy ty równie grzecznie mi odpowiesz. A co, jeśli nie? Wtedy się zdenerwuję. Przestaniemy rozmawiać. I zaszlachtuję was jak świnie. Więc jak będzie? Dowiem się, czemu chcecie go ściąć. Co za upierdliwy kutas. Ataman kazał go zgładzić. Masz swoją odpowiedź. Zadowolony jesteś? To zabieraj się stąd, bo mamy tu robotę. Po co te nerwy, porozmawiajmy na spokojnie, puśćcie go albo będziecie mieli ze mną do czynienia. Dobra, ego top. Nic z tego, zostawcie go. Nie wierzę, no nie wierzę, czyś ty się z chujem na łby pozamieniał. Zabieraj tę swoją wiedźmińską żyć i wynoś się stąd. Dobra, rozpierdalam was, pół. Bo cię zabiję. Spróbuj. Hola, co tu się wyprawia? Geralt. Postanowiłeś zabawić się w obrońcę uciśnionych? Raczej w patroszenie skurwysynów. Póki tu jestem, nikogo nie wypatroszysz. To wyzwanie? Czemu nie? Z Wiedźminem jeszcze nie walczyłem. Jeśli mnie pokonasz, puszczę go wolno. Odstąpcie! No to teraz będzie zabawa. No postaramy się, ale coś czuję, że to łatwe nie będzie. Może właśnie chcesz zaczekać, aż siąpić przestanie. Mnie wszystko jedno. No faktycznie, to zawsze pada deszcz. Wstawaj. Tak, chciałbym kliknąć jeszcze escape'a i zmienić dźwięk. Dobra, i myślę, że możemy walczyć. Olgierd okaże się... Bijmy się, Geralt. Dobra, bije się. Jakby to powiedzieć, po pierwsze kurewsko ciężkim przeciwnikiem, a po drugie, jak widzicie, to nie jest zwykły człowiek. On umie jakieś bardzo dziwne rzeczy. Za swoją drogą, widziałem, że dużo osób się w sumie dziwiło, jak grał pierwszy raz. Kurwa, on jest... Nie, ile ja mu zadaję damage'a? Oj, no to przygotujcie się na 20-30 minut, myślę, ostrej zabawy. Na dole pewnie będziecie mieli wielki napis walka z Olgierdem i jeżeli wam nie chce się tutaj czekać, to możecie sobie przewinąć do tamtego momentu. Macie na dole pasek, także każdy, kto nie będzie chciał oglądać całej tej walki, no to może sobie to skipnąć, bo całkiem możliwe, że ta walka będzie godzinę trwała. Nie wiem, ale wiem, że będzie na pewno kurczę, w miarę ciężka. Dobra, podejście drugie. Trzeba generalnie ogarnąć, co on robi, no i później... O kurwa. Aha. No później się po prostu adaptować. Tak mi się wydaje. Kilka ciosów. 150 mu dodaję. Po jednym chyba trzeba uniki robić. Jak on będzie skakał jakoś. Pyk. Może teraz oddaję? Nie działa. Co?
Przeszła ci ochota. O, teraz może. I cyk. Nie. Tu trzeba jakoś rolki na plecy chyba walić. To mi się wydaje, rolki na plecki. To będzie chyba najskuteczniejsza taktyka. No, nie no, trochę mu zadaje generalnie w sumie. Nie jest tak najgorzej, jak sądziłem, że będzie. Dużo rolków i powinno być git. Może jakieś igni sportowe? Oj, może też nie. Pyk. Może igni w sumie działać. O kurde. Ale w sumie epicka ta walka, tak swoją drogą. Jest to całkiem mocna walka, fajna. Pokaż czy... No nie no, Egni to jest tylko marnowanie i wyłącznie adrenaliny, mam wrażenie. Ja mam sporo umiejętności, których punktów, których nie wydałem, więc może by było warto coś w sumie zainwestować zamiast, nie wiem, na przykład punkty adrenaliny. Nie no, to jest fajne, ale może na przykład zamiast mocne plecy to tutaj bym wrzucił jakąś kamienną skórę albo coś, poczekajcie. Trzeba coś rozkminić. No niestety nie mogę zrobić tego w trakcie walki, także bardzo mi przykro, ewentualnie moglibyśmy potencjalnie wczytać giereczkę, ale spróbujmy na razie ugrać tą bitwę, kurwa, z tego co aktualnie mamy, wygrać to tym czym to mamy aktualnie w egu. No kurde, on jest za mobilny jest, nie ma szans niestety rzucić w niego petardą. Ten kartarz mógł wydziałać. Nie no, patrz na chłopa, nie? Nie no, on jest... On się odpalił, nie? Chłopca odpalony na serwerach egipskich. A to mu coś robi? Nie, tylko sam siebie zatrułem jak debil. Oczywiście. Nie, tu chyba tradycyjnie na szabelkę trzeba go pokonać. A może jakaś kontra? O! Proszę bardzo! No, ile mam czekać? Może i bez kontry. To jest zgrane. Czekaj, trzeba jakiś... On ma na pewno jakiś pattern, gdzie ja mu jestem w stanie obrażenia pierdolić. Wydaje mi się, że w pierwszym ataku, jak on robi swoje combo, to wtedy mogę mu... O, albo i nie. Skontrować. A tak, ale... Nie wiem, kurwa, co ja mam zrobić. Mocny atak? No też nie. To jest coś nie tak, to trzeba... To na pewno można lepiej atakować, niż ja to robię. Ale rolki za plecy generalnie działają, takie przeskakiwanie za plecki. Ktoś tam mu tego damage zadaje na tych pleckach. Ale no niedużo, niedużo. To raczej żałosny damage. Nie wiem, czy mogę to jakoś zwiększyć ten damage? Albo zwiększyć, no przynajmniej... Przynajmniej, żebym mu więcej razy w niego trafiał. Niby jak zajdę mu na plecy, to mu więcej damage'u zadaję. Więcej razy trafiam po prostu. Damage'u też więcej zadaję de facto, ale... Czy to jest taktyka po prostu biegać mu na plecki cały czas? To będzie takie bicie go na plecach cały czas? To będzie cała walka z bossem? Chyba tak. Możemy spróbować na przykład akcji. Nie, akcji chyba na niego za bardzo nie działa. Możemy Arda spróbować. Bo akcji. Być Ardzik. Spróbujmy Arda. Chyba coś tam go uderzyło, tak mi się wydaje. Kurwa. Może je... O, Jerden. Jerden Fez by działało. Będzie wolniejszy. Albo i nie. Chodź do Jerden. Chociaż... Oj! Chyba coś to mu zadajemy tego... Nie, chyba niekoniecznie. Chciałem powiedzieć, że coś mu więcej damage zadajemy, ale chyba... Chyba to tylko taki efekt był w mojej głowie. Ja myślałem, że coś fajnego wykminiłem. Kurde no. Ja się mega mocno skupię, tak generalnie walczyć z jakimkolwiek bossem, bo tutaj jedno potknięcie i będę musiał od nowa to przechodzić. Bardzo bym nie chciał... Kurwa! No właśnie, to się mogło się to zakończyć. Na szczęście mamy ten regen adrenalinę. Szkoda, że przed walką z nim nie w sumie nie pomyślałem, żeby tutaj rozdać punkty w inne umiejętności. Żarcie mi się skończyło, mówię, to tak regena nie ma. No i w teorii też możemy
Jakiś odwar w sumie walnąć? Możemy albo odwar, albo gromy nadupdać. Nie wiem, czy chcę odwar, czy gromy. Kurde, chyba gromy bym wolał. Że jakieś odwary. A mam jeszcze jakieś może ciekawe tutaj eliksirki. Efekty zatrucia leczą zamiast zadawać obrażenia. To chyba spoko. Zapewnia czasową odporność na pleść. Utopcy nie atakują Wiedźmina, to się raczej nie przyda. Regeneracja walki, wytrzymałości w walce, no ale to jest tylko i wyłącznie na 30 sekund, więc to akurat uses. Dobra, trzeba użyć tutaj groma, ale szybciej. Żebyśmy zawsze te 30 obrażeń więcej, 30% obrażeń więcej dupcyli. Tak mi się wydaje, że dzięki temu obrażenia po prostu nam się zwiększają, prawda? O 30%. Może jest jakaś specjalna petarda, która działa na Algierda jakoś mega mocno. Myślę, że ta co zamraża by w sumie mogła fajnie działać. Ona chyba działa całkiem nieźle na każdego. Żeby ją sobie tutaj przenieść. To jest chyba nocny wiatr. No i to w sumie jest spoko. Minity Samun. 100% szansa na trafienie krytyczne. Oj. Oj. Ogłuszyłem siebie i go też, mam nadzieję. Tylko siebie ogłuszyłem. Pewnie tylko siebie. Kurwa, no znowu. Nie, nie. Nie ma sens. Północny wiatr spróbujemy. Żadna petarda na Algierda nie działa. Że północny wiatr. Spróbujmy, spróbujmy. Kurwa, ostatnia próba. Tutaj. Pierdolony. Nie da rady. Nie ma sens. To... Okej, okay. No boss jest tak skonstruowany, że nie jesteś w stanie nic zrobić, oprócz faktycznie mu zadawać damage'a. To jest taki tutaj rycerski pojedynek, czy tam... Rycerski to może nie, ale... Chociaż no trochę rycerski. Pojedynek na szabeli. Tak miało być. Może na... W sumie na tego, na zbroję jestem w stanie jakieś ulepszenia dać, typu... Igni plus 10%, ale raczej mi to dużo nie da w tej walce. Dobra. On też często wali w powietrze, więc... Nie jest tak ciężko. Kurde, na pewno jest jakiś... Mega pattern, że... On nas atakuje i mi wtedy... Oj. W tym momencie od razu kontrę walimy i... I to zajebiście działa. O! O! No i znaleziony paternik, czyli on skacze i wtedy zadajemy mu cios. Okej, dobra. Czy jak będzie na czerwono, cios. Szczególnie na czerwono jak będzie. Tylko... Z drugiej strony, żeby on był na czerwono, to musimy być oddaleni. Spróbujmy tą tak... O, właśnie. O kurwa, nie wyszło. Ale... Poczekajcie, weźmy, użyjmy Quena, oddalmy się i czekajmy na niego. No chodź. I teraz. O kurwa, no nie da rady, ty. No jak chłopie Ronaldo. Musimy być na blisko, żeby mu strzelić ciosa wtedy. A może jak on skacze, to Ardzik. O. Też możliwe, że tak jest. Że on skacze, a my Ardzika mu walimy. Tak to będę go 20 lat bił. Szczerze mówiąc. Ja pamiętam, że generalnie się go w chuj długo biło. Też wcześniej grałem na drodze ku zagładzie. Nie było to... Oj, no i zjebałem, nie? To była moja szansa, żeby mu fajne obrażenia zadać. Oj, zjebałem. Oj, żebym się nie wyjebał! Czemu ja używam surowego mięsa do jedzenia, żeby mieć gorszy regen? Na pewno to przegrać. Dobra, spokojnie. Odnówmy sobie tutaj żyćko. Kurde, ciężko, ale mam wrażenie, że jak tak skaczę, to on mnie nie trafi. Jesteśmy wtedy w miarę kurwa bezpieczni, takie mam wrażenie.
przynajmniej. Broń się, Geralt. Bronię się, Olgier. Kurde, mam nadzieję, że on w drugą paskę nie wejdzie, co? Czy wejdzie? I z tym jeszcze Azardem bym spróbował, czy to tak działa, jak mówiłem. Że on na mnie skacze, ja mu Ardzik. Oj! Teraz. Pyk. Duś, Gerward. To była nasza, to był nasza chwila. Dobra, spróbujemy z tym Ardem zrobić teraz. Czekamy, on skoczy. Jeszcze raz. O, działa, zadziałało. O kurde, zadziałało. I dusimy. Ale to go chyba tylko na chwilę powstrzymuje. Ale dobra, jakby odkryliśmy kolejną mechanikę, spoko. Musimy to rozsądnie rozgrywać. Na razie chyba nie potrzebuję zbytnio Quena. Czuję się na razie koki dość mocno. No nawet jeżeli dostajemy porządne obrażenia, to nam to zejdzie przecież z tego. Z adrenaliny. Dostajemy życie z adrenaliny, więc spoko. Oj! No kurde. Dobra, ja bym sobie naładował pasek adrenaliny na maksa. Oj! Użyjmy teraz może Quena. W ogóle ładna sceneria za swoją drogą. I spróbujmy tym Ardem, tylko jak on będzie bliżej nas. Nie. O, na plecki, tak? Kurwa. Nie, chyba to nie wyjdzie. Może akurat przez to, że nam... Że akurat nam się na plecach zrespił. Przez to może. Jest to na pewno doświadczony przeciwnik, tak. O kurwa. To jakaś nowa mechanika chyba. Giga cios, sierpowy. Próbuj do skutku. Próbuję do skutku. To akurat jestem dobry. W grindowanie jestem najlepszy. Oj! Nie! Kurwa! Nie mam z wyśmienitej jaskółki. Ani ulepszonego gromu. Myślę, że to czas na tego. Czas na... Odwar jakiś. Myślę, że z katakana 5 więcej krytycznych obrażeń. Jocie kryncem. A teraz mu w ogóle nic nie robi. O, teraz mu zadałem obrażenia w końcu. Dość ciężko idzie z tym zadawaniem obrażeń. Teraz mam wrażenie, że bardziej czujny jest. Kurde, nie, szczerze mówiąc nadal uważam, że jest tu pattern. I trzeba go tylko znaleźć. Czy jest to jakiś pattern, że jak on nas atakuje, my idealnie kontrę walimy i on chłopie położony jest na łopatki, nie? Tylko ja go jeszcze nie znalazłem, tego patternu. Może też nie próbuję, bo gram w miarę ostrożnie. Poczekamy może. Oj! Możemy po prostu stać i się bronić? Możemy, widzę. O, i teraz! O, rozumiem! Chyba rozumiem. To i my, i on kiedy... My mu teraz ciosa. Myślę, że to ma prawo wyjścia, nie? Co ja robię teraz? Czyli bijemy się, bijemy, blokujemy, i kiedy on nas atakuje, to my wtedy mu ciosa... O, tak też można. No kurde, dobra. To też działa. Okej. Można i tak. Tak na pewno więcej mu obrażeń zadajemy. Generalnie. Więcej trafiamy chyba. Oj, kurwa. Niebezpiecznie. Zaczęło robić. Chociaż mam nadal tę adrenalinę, więc to chyba. Bronie! Oj, też go trafiliśmy na szczęście, ale my nie zdążymy go dojechać. Chyba, ja mam wrażenie, że...
Nie, to chyba mam takie wrażenie, bo miałem wrażenie, że po tym jak on mnie zaatakował, to mi punkty adrenaliny zmniejszyły się. Kurwa, żeby teraz nie zginąć, nie? Dobra, trzeba to rozsądnie rozegrać. Poskaczmy jak pojebani, zregenerujmy sobie życie. Nie ma co się kurwa spieszyć. Nie ma po co się spieszyć. Kończę waść. Odbijmy sobie adrenalinki. Oj. Dobra, Quen. Kurde, ile walka z bossem trwa. Na pewno tak długiej walki z bossem nie zobaczycie na YouTube, o. Ale chyba się uda za pierwszym razem, także git. Jestem kurwa doświadczonym gigakoksem w gry komputerowe, dobrze. Macie to szczęście akurat. Bronię się. Przecież nie bronię się, zazwyczaj atakuję właśnie. O, cyk. Może by mu mocny cios zadać. Da za po kontrze. Fach. Chyba za dużo ten cios tak nie zadaje. Oj. O kurwa, ja to mogę skontrować. Dobra, elo. Już wiem co robimy w takim razie. Tak, ja to mogę skontrować jak on mnie tak atakuje. Oj, kurde. Spokojnie, nie pa... Oj, dwa razy Quen. Akurat po tym jak powiedziałem, żeby nie panikować. Dobra, czyli my ten czerwona... Kurwa. Czerwony atak jesteśmy w stanie skontrować. Informacja tak zwana dobra. Nie wiem, czy taki mocny jestem w stanie. Na pewno taki, jak on mi teraz zadaje, nie? Czyli o. Tu będzie też czerwony, to też mu będę w stanie zadać obrażenia. Pięk, dobra. Kurde, ale to się trzeba... Naprawdę, trzeba co czwarty, piąty, szósty atak. Liczyć. Pięk. To odpowiedni atak jesteś w stanie skontrować. Chyba. Czas umierać, kurwa no. Miałem swoją okazję, to zepsułem. A! Dobrze, że mi punkty adrenalinki uratowały. Dobra, to zajebista umiejętność. Ale. Kurde no, chyba takiego mocnego tego nie jesteśmy w stanie mocnego ataku skontrować, tylko taki lekki. Oj, pięknie. I teraz. Kurde. Git. On jak sobie to wymachuje z szabelką, to możemy go zaatakować fajnie. Oj, to już się nie mogę doczekać kolejne naszego spotkania, Olgier. Oj. To, że jest jeszcze cięższy boss od Olgierta, ale nie będę spoilerował. O! Udało się! Dojeżdżaj, Gerward! I pyk, i mocny cios. Ale my mu nic nie robimy, ty! Zmyrańsko chyba! Za 90 obrażeń. My się chyba resisty zwiększałem. Tym nie HP? Ta, on ma tym... A, mi się miecz zepsuł po prostu. No ja myślałem, że mu się resisty zwiększałem, bo mi się po prostu miecz zepsuł. I ja potrzebuję czasu, żeby naprawić miecz, bo to jest taka długa bitwa, że się miecz cały zepsuł. Mam to jakieś narzędzia 40%? Mam. Broń stalowa. Chociaż kurwa, nie wiem, czy na niego miecz srebrny by nie działał lepiej. Skoro on tak teraz, no widać, że to nie jest jakby zwykła postać, no nie? Czy może zwykły miecz... Znaczy miecz srebrny by sobie poradził? Kurwa, jak się okaże, że miecz srebrny działa na niego lepiej, to się zesram... Popłaczę się chyba. Nie, na szczęście 10 obrażeń. Wolę, żeby się okazało, że 10 niżej... Żeby się okazało, że 10 tysięcy. A tak by mu tak śmigło Algiertowi walnąć? Myślę, że mu by się śmigło nie spodobało. Chociaż może mu by się spodobało akurat. Co on nieźle wymachuje mieczem. Uj. Możemy spróbować śmigła, jak będziemy mieli dużo tutaj tego, dużo adrenalinki. Na razie, póki co to sobie odpuszczam. Wydaje mi się, że jak on atakuje na czerwono, to robisz zwykły taki unik i od razu atak walisz.
Możemy spróbować chyba. Kurde, no nie mogę tego patternu ogarnąć. Dobra. Kąsamy, kąsamy delikatnie. Cały czas kąsamy. O, pyk, pyk. Zawsze po tym takim doskoku to myślę unik i cios. Musimy być w miarę blisko niego. W innym wypadku mnie już nie zadziała. Nie, chyba da się parować te czerwone ataki, no nie? Tak jak mówiłem, tylko... Trzeba było dobrze to rozkminić. Spróbujmy może, co? Ja też nie wiem, czy chcę kombinować już na takiej końcówce. To jest pattern, którego ja nie odkryłem niestety. Na pewno byśmy coraz szybciej poradzili, gdybym rozkminił, jak to się z nim bije. Spróbujmy, no. Czekajmy na jego atak. I teraz. A, za daleko byłem chyba. Może da się to jakieś sparować, chodź tu. On w ogóle nie trafił. Chodź, 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 spróbujmy. Oj kurwa. Ale chyba sparowałem ten mocny atak generalnie. Spróbujmy może jeszcze raz. Oj. Rozkręcił się, widzę. Chodź. Spróbujemy. Ale on mi... Oj, pięknie, Genward. Piękna sprawa, no. Czyli tak to trzeba było rozegrać. Teraz rozumiem. Tak jest, on atakuje, a my później pyk, pyk, pyk. I cztery ciosy wrzucamy mu. Chociaż no takie powoli kąsanie też spoko, nie? Chyba. Chyba tak samo, no generalnie może i tak samo wyszło, jeżeli chodzi o czas. I damage, jaki mu zadajemy. Tak, ale tak też to można było rozegrać. Dobrze wiedzieć. Pewnie jeszcze Wiedźmina 5 razy ogromy. Plus. Trochę spanikowałem na samym początku. Ale co to jest za jego moc, tak swoją drogą? Mimo tego, że ja grałem tyle w Wiedźmaka, to nie mam zielonego pojęcia. Kurwa. Zielonego pojęcia, co on teraz odpierdala. Czemu on tak potrafi w sumie? Ale no, jest epicka walka. To trzeba przyznać. No i Paul Giercze. Ciekawe, czy może dało się przegrać. Wtedy on by nas oszczędził i zabił tamtego sioma. Ładne cięcie. Pokonałeś mnie. A teraz może mi powiesz, czemu się wtrącasz w nie swoje sprawy? Chciałem zapobiec rozlewowi krwi. Proszę, proszę. Geralt, szlachetne serce. No, ale nie ma tego złego. Teraz przynajmniej wiesz, że łatwo nie tracę głowy. Puścić go! Upiekło ci się! Myślę, że teraz będzie lepszym człowiekiem. Jak prawie zginął. Po co to przedstawienie? Tam zaraz przedstawienie. Człowiek musi się czasem zdobyć na odrobinę szaleństwa, żeby poczuć, że jeszcze żyje. Po tym, co masz na twarzy, widzę, że rozumiesz, o czym mówię. Wiesz, co to jest? Pewności nie mam, ale się domyślam. Zadałeś się z niebezpiecznym człowiekiem, Wiedźminie. Jesteś
Nieśmiertelny? Zależy, co przez to rozumiesz. Tak, nie można mnie zabić. Ale to wcale nie takie przyjemne, jak się niektórym wydaje. To, że nie możesz umrzeć, nie znaczy, że żyjesz pełnią życia. To klątwa? Klątwa? Nie, chyba nie. Powiem ci tak, trzeba uważać, czego sobie życzysz, bo może się spełnić. A ty musisz się borykać ze skutkami. Chyba nie nadążam. Kiedy wiesz, że ciężko cię skrzywdzić, ciągle gonisz za nowymi przeżyciami. Aż w końcu dochodzisz do momentu, w którym wszystko wydaje ci się nudne i monotonne. Pewnie tak i tak bym chciał być nieśmiertelny. Żeby przekroczyć ten punkt i iść dalej, odkrywać nowe możliwości. Zabiłem bestię z kanałów. No to powinszować. Należy ci się nagroda. Możesz sobie też wziąć coś z domu, jeśli znajdziesz cokolwiek całego. Trudna walka? Kiedy rozprułem jej brzuch, zamieniła się w człowieka. Wiedziałeś, że tak będzie? Oczywiście, że wiedział. Inaczej by cię w to nie wciągał. Gaunter Odim. Przyszedłeś mnie oczerniać? Nie. Przyszedłem odebrać dług. Wiesz, że wcześniej musisz... spełnić 3 twoje prośby i mieć pomocnika. Wiem, oto Geralt z Rivii. To prawda, co on mówi? Wiedziałeś, że ropucha z kanałów była przeklęta? Nie tylko wiedział, ale sam do tego doprowadził. Nie wspomniał o tym? Cóż, w takim razie pozwól, że ja ci opowiem. To bardzo wciągająca historia. Olgierd kochał się kiedyś w pięknej dziewczynie. Miała na imię Iris. Jej rodzice wybrali jednak na zięcia ofirskiego księcia. Wówczas Olgierd znienawidził nieszczęśnika. Najpierw chciał go zabić, ale uznał, że to zbyt proste. Dlatego skazał go na cierpienie. Nędzny żywot w skórze ropuchy. Ciekawe, kto go zamienił w takiego ropuchę. A kiedy znudził się jego męką, postanowił z nim skończyć. Twoimi rękoma. Przypomnij mi, Odim, kto ma wypełnić moje 3 ostatnie prośby? Mój pomocnik, Geralt. No to zabieraj się stąd. Nie chcę oglądać twojej gęby dłużej niż muszę. Chodź. Dokąd? Do stajni. Moja kompania już szykuje się do drogi. Ciekawe, czy będziemy mogli tu przyjść i zabrać sobie, co tam w domu znajdziemy później, jak się ugasi to wszystko. Czemu nie powiedziałeś prawdy o potworze z kanałów? Chciałeś się zabawić moim kosztem? A skąd mogłem wiedzieć, że to ty przyjmiesz zlecenie? Chciałem po prostu, żeby ktoś zabił ropuchę. Kiedy w moim progu stanął wiedźmin, pomyślałem, że to nawet lepiej. W końcu po to was szkolą. Być może dałoby się go odczarować. Może tak, a może nie. Zresztą po co? Bo to człowiek. Cholerny ofirski kundel, nie człowiek. Tacy jak on nie zasługują na życie. To co mówił o księciu, to prawda? To ty zamieniłeś go w ropuchę? Może ja, a może ten ofirski paniczek po prostu się czegoś nażarł. Z nimi to nigdy nic nie wiadomo. Nie znam potrawy, która zamieniałaby ludzi w potwory. No, to może się opił. Wrzuciłem klątwę z zemsty i wielkiej rozpaczy. Byłem wtedy innym człowiekiem. Wykrzyczałem ją w gniewie. Nawet nie pomyślałem, że może się spełnić. Było, minęło, na co drążyć. Najwyraźniej macie z panem Lusterko jakiś zatarg, a ja nie chcę się w to mieszać. Już się wmieszałeś. Pewnie coś dla ciebie zrobił i chcę, żebyś spłacił dług. Zgadłem? Tak. No to nie uwolnisz się od niego, póki tego nie zrobisz. Ale spokojna głowa. Wymyślę ci takie zadania, że ich nie wypełnisz. Choćbyś się wściekł. W
ten sposób ty będziesz kryty, bo próbowałeś, a ja będę sobie żył spokojnie, póki pan Lusterko nie znajdzie kolejnego pomocnika. Całkiem dobry układ generalnie. Chyba najlepiej będzie, jak spytam wprost. Co mam dla ciebie zrobić? Niech pomyślę. Aktualnie nie mamy dachu nad głową, więc może dobrze by było od tego zacząć. Przynieś mi dom Maksymiliana Borsodiego. Dom? Co się tak dziwisz? Muszę przecież gdzieś mieszkać, prawda? A cóż to ma być? Czy bogowie cię opuścili? Brudnego konia chcesz dosiąść? Idźże mi stąd, niecnoto! Wiesz, co by ci zrobił Witold, jakby coś takiego zobaczył? Wiem. Witold? Jako brat. Mój brat. Zdarzało mu się śmierdzieć jak trzydniowe onuce, ale jego wierzchowce zawsze wyglądały, jakby szły na paradę. Ech, nikt się nie umiał zabawić tak jak Witold. Niestety ostatnio bawi się jakby mniej. Dlatego odnajdziesz go i sprawisz, żeby wyhulał się za wszystkie czasy. Jasne, nie ma problemu. A trzecie życzenie? Zajmij się najpierw tymi dwoma, a potem pogadamy o trzecim. Masz dla mnie jakieś wskazówki? Dokąd iść? Od czego zacząć? Chyba zwariowałeś. Nie mam zamiaru ci niczego ułatwiać. Kiedy już wypełnię zadania, gdzie mam cię szukać? Nie wiem, jakie rozrywki szykuje dla mnie moja wesoła kompania, ale powiedzmy, że spotkamy się w karczmie w Oxenfurcie, w Alchemii. Niech będzie. Do zobaczenia. Kurde, to w ogóle jest początek, w ogóle. Ja się muszę nauczyć mówić, w ogóle. Z bratem powinno pójść łatwo. Ale ten dom... On nie wie. Zaraza. Jak ja mam mu przynieść dom? Szczerze dobra, mówiąc, później o dom bym się nie martwił. Trudniej będzie z bratem. O, chciałem powiedzieć, że to dopiero początek, a to już trzeci odcinek. A jeszcze nie zaczęliśmy tak naprawdę nic robić, jeżeli chodzi o serce z kamienia. Miło, że na mnie zaczekałeś. Nie mogłem zostawić mojego pomocnika na pastwę losu. Ponoć to ja mam wypełnić prośbę Olgierda. Tak mówi kontrakt. Ale nigdzie nie wspomina o tym, że nie mogę ci pomagać. A coś mi się zdaje, że przy tych dwóch zadaniach będziesz potrzebował mojej pomocy. Nie wiem, jak miałbym przynieść Olgierdowi dom Borsodiego. Jedyni Borsodi w okolicy, jakich znam, prowadzą dom aukcyjny w Oxenfurcie. Kojarzę. Kiedyś, dawno temu, chcieli zlicytować moje miecze, ale wtedy aukcje odbywały się w Nowigradzie. Musieli się przenieść. Pewnie będziesz ich miał okazję o to zapytać. No dobrze, pójdę tam. I co dalej? Nie wiem. Może na miejscu przyjdzie ci coś do głowy. Aha, i weź ze sobą gotówkę w sporych ilościach. Mam przeczucie, że może ci się przydać. Nie mam. Mam zero siano. Czemu z bratem Olgierda ma mi pójść trudniej? Bo nie żyje. Od dobrych kilku lat. Na nekromancję się nie pisałem. Nekromancja to nie jedyny sposób, żeby przywrócić kogoś do życia. Jest jeszcze rytuał przywołania. To jak wybór między dżumą a cholerą. Poza tym potrzebowałbym krwi przywoływanego. Krwi, owszem, przywoływanego. Niekoniecznie. Trzymaj. Skąd to masz? Geralt, strasznie jesteś dociekliwy. Załóż, że to krew Evereców i odpraw rytuał. A gdzie znajdę tego Witolda? Nie mogę robić wszystkiego za ciebie. Pogłówkuj trochę. Ruth von Everetz był słynny w tych stronach. Na pewno znasz kogoś, kto o nich słyszał. Na przykład tę przemiłą, rudowłosą osóbkę, panią doktor, zdaje się. Wiesz, o kogo mi chodzi. Shani? Nie pozostaje mi nic innego, jak wziąć się do roboty. Trochę więcej entuzjazmu. Możesz się przy tym świetnie bawić. Aha.
Już nie mogę się doczekać. Gdybym potrzebował pomocy, gdzie mogę cię znaleźć? To ja cię znajdę. Powodzenia, Geralt. Dzięki. Ja bym jeszcze zajrzał do tego domu i zobaczył, czy mogę tam przynieść faktycznie tą rzecz, którą on powiedział mi, że potencjalnie, jeżeli znajdę coś w środku i to nie spłynęło, to czy mogę to wziąć? No i myślę, że zakończymy sobie ten odcinek. Jak przemedytuję 24 godzinki, to wystarczy. Nie mam zielonego pojęcia, ale chyba będziemy musieli to przetestować. No nie, nadal płonie. Oj, coś czuję, że tutaj on chyba nigdy nie zgaśnie. Albo przynajmniej nie zgaśnie do momentu, kiedy nie wykonam jakiejś tutaj misji może. No, raczej będzie sobie płonąć teraz. Nie wiem do końca, ile jest minut odcinka, bo ja mam napisane 37, ale chyba wcześniej było... Sama mi postać biegnie. Wcześniej było chyba z 13 minut, także wydaje mi się, że tutaj zakończymy dzisiejszy odcinek. Resztę tutaj misji sobie wykonamy w następnym, już jutro, bo odcinki są codziennie. Dzięki wielkie za obejrzenie tego i do jutra. Trzymajcie się, cześć.